Witam serdecznie na konferencji po meczu AC GKS Katowice, Górnika GKS Tychy. Witam przedstawicieli obu klubów, pana Dominika Salamona. Dzisiejszy mecz zakończył się zwycięstwem katowickiego GKS-u 5-3. Jako pierwszego zadanie głosu poproszę pana Dominika. Było to nasze trzecie spotkanie na lodowisku w Katowicach i trzecia porażka. Ten mecz miał dla mojej drużyny dwa oblicza. W pierwszej połowie meczu, czyli do 30 minuty, myślę, że mieliśmy przewagę i kontrolowaliśmy mecz. Jednak w drugiej tercie ostatnie 5 minut zadecydowało o losach tego meczu. Na wnioski z meczu na pewno przyjdzie jeszcze czas, bo tak na gorąco trudno określić, co było powodem tego. W każdym bądź razie drużyna GKS-u Katowice zagrała te 5 ostatnie minuty drugiej tercji. No, niesamowite wyprowadziła kontry i to po prostu zakończyło się 3 bramkami i w dzisiejszym meczu na więcej nas nie było stać. Myślę, że walczyliśmy na tyle, ile dzisiaj nas było stać i za te pierwsze 30 minut gry naprawdę mogła się budować w naszym wykonaniu. Niestety w hokeja trzeba grać 60 minut, a myśmy się pokazali z dobrej strony przez 30. Dziękuję. Dziękuję. Teraz zabranie głosu poproszę ten numer. No tak jak Dominik powiedział, no myśmy zagrali pierwszą wersję słabo. Myśmy po prostu nie wiem, no myśmy nie byli na lodzie. Myśmy byli myślami gdzieś wszędzie, ale nie na lodzie. Padło parę ostrych słów po pierwszej tercji i zaczęliśmy grać, zaczęliśmy wierzyć w swoje siły, zaczęliśmy być bardziej agresywni, zaczęliśmy więcej jeździć, zaczęliśmy więcej strzelać na bramkę i efekty tego były. Te ostatnie 5 minut no nie były na pewno decydujące o tym, można nie o całym meczu, ale w trzeciej tercji zagraliśmy już, dając sobie życzył, że agresywnie w tych momentach, kiedy można być agresywnie, jeżeli nie graliśmy z tyłu, czekaliśmy na przeciwnika, bo wiadomo, że z taką drużyną jak Tychy nie możemy grać tam i z powrotem, bo to jest jedna z najlepszych drużyn w naszej lidze. No, my nie możemy sobie pozwolić, że nie mamy tej klasy zawodników, ale mamy zawodników, którzy walczą, którzy mają charakter. Dzisiaj to pokazali i ze stanu 2-1-3-1 dla tych wygrali. Wyciągnęliśmy ten mecz na 5-3 dla nas, co się bardzo cieszy. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. Panie Dominiku, takie oznaki zmęczenia, albo takie wrażenie sprawiali, że im dłużej w tym meczu, tym gorzej. I ta przewaga Katowiczan była już taka wyraźna. Od połowy meczu szybkościowo było to widoczne, ale zdecydowanie szybkościowo drużyna z Katowic nas przewyższała i to na pewno miało wpływ. No na pewno do końca. Cały czas grali agresywnie i no i oczywiście przy takich agresywnych, że Katowic, no, popełniliśmy te błędy, oni mogli być z tą kontrą i po prostu umieli to wykorzystać. Jeszcze jedno w sprawie bramkarza. Czy to jest jakieś takie przemyślenia nocne, że Witek zamiast Sylewskiego, czy to już takie było ustalenie? No to już wcześniej trener, podjęliśmy taką decyzję, żeby dzisiejszy mecz zabronił. A jeszcze do pana trenera. Coś trzeba zrobić z tą pierwszą tercją, bo tutaj już... No myśmy niektóre mecze mieliśmy dobrą pierwszą tercję. No dzisiaj było, nie wiem, 1200 ludzi w pierwszej tercji, jeszcze 22 na naszej ławce rezerwowej. No, znaczy na naszej ławce tam w boksie. No. Myśmy nie byliśmy mentalnie, bo nie wiem, 1200 plus 22 na naszej ławce. Nie licząc wików. Nie wiem, ile tam w tych wilkach było, no, ale na pewno musimy grać przez 60 minut. No to niekiedy się to udało, dzisiaj się udało, grać dwie tercje nieźle, no, ale 2-0, 3-1. No bardzo surowo. Może bardzo być, surowa ocena, że nieźle. Ja uważam, że... No, jeżeli z 3-1, z 2-0 się wyciąga, no to powiedzmy, dobrze zagraliśmy dwie tercje. Pierwszą, tak jak mówię, nie byliśmy na lodzie, tam podnieśliśmy ten... tyle ile widzę, bo 22 tam zawodników. Ale to podbudowuje przed takim spotkaniem z Krakowem.
Już zagrali dobry mecz w Sanoku. Myślałem, że właśnie ta pierwsza tercja będzie trochę łatwiejsza, ale może to też było jakąś tam przyczyną, że po tym dobrym meczu myśleliśmy, że trochę mniej włożyć tej siły, tego wszystkiego, co zawsze wkładamy, może się uda, no, ale jednak... Nie, oni bardzo zaczęli... Nie da się. Kogo wyróżniamy, panie Dominiku? No ja wiem, że trenerów, ale oprócz trenerów. Ja się zastanawiam się, kogo sport wyróżniał? No ja mam swojego faworyta. Jaki dziadek, taki wnuczek. Bramkę strzelił dzisiaj taką, że to... Daj Boże zdrowie. Ja zastanawiam się, ja myślę, że Sokół. Nie będzie, no. Przyłączę się do tego. Nie no, biorę dwóch na plecach i jeszcze oddał taki strzał, że... No, nie wiem, sama pionka, no. Nie będzie. Jeszcze miał tam... Nie no. Klientów. Komorski. Czy jeszcze jakieś pytania Państwa? Jeżeli nie, to ja dziękuję. Zapraszam na najbliższy mecz w niedzielę z Krakowa.